najlepiej tuninguje swoje auto za 100 tysięcy dolarów, ten nie wygrywa. Yo! Lecimy. Więc dzisiaj jeden z nas pozbędzie się swojego szrota i dostaniecie wreszcie jakąś fajną furę. Ja mam 200 tysięcy. Dobra, stary, ale my nie mamy. Więc słuchajcie, widzowie, witamy serdecznie. Dzisiaj będziemy tuningować auta. Zmierzymy się w trzech konkurencjach, słuchajcie. Pierwsza konkurencja to będzie tuningowanie na czas. Każdy z nas będzie musiał zrobić auto jak najładniej, bo nie dość, że później to auto zostaje dla niego, to jeszcze będziemy wybierać, kto najładniej stuningował. Późniejsza konkurencja to będą drifty, a na koniec zmierzymy się w wyścigu. Kto zdobędzie największą ilość punktów, ten po prostu wygrywa swoją furę i ją zostawia. Jak się z tym czujecie? Bo w sumie my naprawdę jeździmy totalnym syfem. Mam to w dupie. Dobra, słuchajcie, w takim razie niech każdy wsiada do swojej fury. No i słuchajcie, lecimy sobie pod warsztaty. No i w tym samym czasie zaczniemy sobie tuningować. Ja swój warsztat mam tutaj blisko. No to stary, będziesz musiał doliczyć za naprawę jeszcze. Masz najwięcej kasy, stary, to będziesz musiał zapłacić sobie za naprawkę. Dobrze, jego to ogólnie dwa razy więcej powinni kasować. To prawda, a wy widzowie pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zostawić suba i zostawić oczywiście komentarzyk, ze względu na to, że wszystko zlicza się do dolarów, które otrzymamy sobie właśnie w następnych odcinkach. Ja se, widzowie, wjeżdżam w takim razie, no i słuchajcie, czekam na was. A jeśli chodzi o ilość dolarów z ostatniego odcinka, to o, proszę, tutaj tyle dostaliśmy wszyscy na konto. Dobra, w takim razie wszyscy jesteśmy w warsztatach. Jak widzicie, każdy jest na swojej miejscówie. I uwaga, mamy 5 minut, żeby stuningować swoje fury. Uwaga, czas start. Ja pierdziele, dobra, jesteśmy u mechanika. Widzowie, ja nie wiem. Ja nie wiem, co ja mam tu za furę robić. Mam 5 minut. Dobra, jakiś spoiler taki z klasą by się przydał. Jakiś gówno. Ten spoiler chyba siedzi najlepiej, tak szczerze. Dobra, widzowie, ja bym tutaj poleciał w coś takiego, żeby tutaj takiego Need for Speedzika zrobić może, co? O, myślę, że to jest git, chociaż to mi się bardziej podoba. A dobra, to jest git. Tutaj bampery. O, to są bampery, dobra, okej. W ogóle generalnie twój samochód nie ma już przedniej szyby, ale to nie ma znaczenia. Gdy 5 minut, to jest bardzo mało czasu. To jest naprawdę bardzo mało czasu. Ja jestem kobietą i kolor samochodu wybierać będę bardzo długo. Okej, zacznijmy sobie od spoilera. Dobra, ja wiem, że chłopaki wybiorą na pewno jakiś taki wiecie, duży. To auto musi mieć klasę. To jest 5 minut, dobra, nie mam czasu na zastawienie się. A weźmy sobie taki klasyczek, polećmy. Taki klasyczek, wiecie. Spoiler, czy spoiler mi się przyda? No na pewno się przyda jakiś spoiler. Kurde, ja bym sobie taki walnął. Front bumper też trzeba zmienić. Wydechy z boku, dobrze! Kurde, klatka bezpieczeństwa ich będzie. Takie fotele, grill, jeszcze możemy zrobić ciemny. Taki błyszczący, dawaj. Bonet, to jest macha, dobra. Czy jest macha z silnikiem, dobra. Jest, tego chciałem. No dobra, i spoiler musi być troszeczkę inny, może taki wystający. W sumie takie wieś party troszeczkę, taki wystający spoiler. Nie, średnio pasuje. Najgorsze jest to, że czas nas goni, ale taki już obniżony, myślę, że git. Możemy mu zmienić jakoś kolor? Chyba nie. Aha, tutaj teraz przód samochodu, no i tu zaczyna się zabawa. Tylko co byśmy tutaj chcieli, bo tak szczerze, nic nie wygląda. Oj, chociaż to wygląda, to wygląda. A pod kolor będziemy robić, nie będziemy, chociaż może czarny zrobimy taki? Bierzemy ten czarny chyba, no ten będzie siedział, dobra. O kurde, nie, dobra, bez przesady. Wydech z boku. Bierzemy boczny wydech. Proste, że tak. Otwarty grill chyba najlepszy. Dobra, maska. Jo pierdziele, co? No koszmarnie to wygląda. Dobra, zostawmy tak. O kurde, dobra, zostawiamy takie. Spony reflektorów. Wloty zostawię w reflektorach chyba. Dobra, dach. Karbonowy weźmiemy. Side skirt, czyli tutaj mamy po prostu na bokach. Więc zróbmy sobie tak wydechy takie z boku. Z taką rurą, widzowie. No ja myślę, że to robi robotę. Ej, klatka w środku. Dobra, widzowie, robimy klatkę w środku. Fotele, myślę, że te są takie dosyć spoko. Zrobię to z ten samochód w takim, wiecie, starym, klasycznym stylu. To jest stary, klasyczny styl? Tak mi się wydaje. Okej, boczki. Boczki też są spoko. Nie zabraknie nam sianka, raczej. O, tak. Rury wydechowe po boku samochodu. Myślę, że to wygląda dobrze. Klatka. Czy te stare samochodziki miały klatkę? A zobaczcie, całe wnętrze się w ogóle zmienia. Okej. Tylne panele też trzeba jakoś tutaj stuningować fajnie. Odsłony reflektorów. To chyba z przodu. Tak, dobra. Dobra, dach jak można? Tylko tak albo tak. Dobra, karbonowy. A, koła jeszcze. Koła najważniejsze chyba. Do,
Dobra, tutaj trzeba dostosować totalnego sztosa. Mamy mało czasu, więc muszę znaleźć totalnego sztosa. Kurde, nie wiem, które. Dobra, takie. Weźmiemy sobie ten zderzak. Myślę, że spoko, karbowany, więc jak najbardziej git. Po co jest coś takiego w samochodzie? Tego na pewno nie chcemy. Tutaj zmienimy sobie też obowiązkowo na... A, już mam ten kolor, tak? A, dobra, dobra, no to nieważne, tutaj nic nie zmienię. I o, tutaj rury, patrzcie na to, rura wydechowa. I rury wydechowe są takie, ale można mieć tutaj rurę wydechową po boku za 400 tylko dolców? Bierzemy w ciemno. O, siedzonka w środku. No jako, że ja tutaj mam fioletowe, to muszę wybrać jednak coś innego. Może... Co się najbardziej rzuca w oczy? Czerwony, zdecydowanie czerwony. Grill! No i teraz piękna... To za grill! No, jednak grille nie są jakieś super fajne, ale taki myślę, że jak najbardziej chudzi. Tutaj widzowie grilla se zmienimy. No za dużo nie zmienimy w tej furze, no nie ma co się oszukiwać, ale ten wygląda przyzwoicie. Hood, czyli po prostu nasza maska. Yo! Ej, dobra, szczerze? Szczerze to jest giga mocne, nie? To jest giga mocne. To wygląda tak najbardziej optymalnie. Myślę, że to możemy sobie zainstalować. Dobra, bierzemy sobie tyłek jakiś fajny. Dobra, ten tyłek bierzemy sobie w takim razie. Ej, szczerze poleciałbym w coś takiego. Poleciałbym w taki orurowane auto. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale... Jeszcze chcę orurowane auto? Dobra, ten grill mi się podoba. Zróbmy tego. Nie wiem, przy jakim kolorze zostać. To jest duży problem. Ale dobra, grille. Wiecie co? Najgorsze jest to, że mi się naprawdę... Mi się naprawdę podoba ten kolor. Bardzo mi się podoba ten kolor, ale no musimy go zmienić, żeby to nie było takie, wiecie, oczywiste. Lecimy w klasyka. Lecimy po prostu w klasyka. Jakie koło, jakie fele to by pasowały najlepiej, tak szczerze? O, tak. Właśnie, jaki wheel type bierzemy w ogóle? Dobra, sportowe. Zobaczymy, jakie są. Te chyba nawet okej są. No, bo jakieś tutaj oznaczenia trzeba zrobić. Stokowe nie. Pasy nie. Ja bym takiego zrobił. Jeszcze tak będę musiał zmienić wtedy. Kurde, a takie coś? Nie, za mocne. Kurde, nie wiem, które oznaczenie wybrać. Kamo zróbmy, dobra, zróbmy go na kamo. Kolor tego trzeba jeszcze dać. Kolor dymu, czekajcie, jaki mam? Żółty, jest żółty, ale dobra, weźmy sobie light blue. Dobra, jeszcze przyciemnienie szyb, elegancko, pure black. Dobra, jeszcze tylko trzeba tą górę zmienić trochę. Kurczę, taka maska. Znaczy ja powiem tak, mi się to podoba, ale Filip pewnie powie, ale wieśniackie, bo on nie wie, ile to kosztuje. Bierzemy, bierzemy, to auto ma być pode mnie, bo jeżeli je wygram, to będę sobie z nim jeździł i wtedy będzie elegancko. Tak, możemy sobie po prostu walnąć w innym kolorze, takim, nie wiem, czy to jest carbon, czy co to jest, nie mam pojęcia. Dobra, engine upgrade, to się nam przyda, widzowie, na wyścig. Tutaj, żeby nam się auto nie walało. Transmission upgrade, nie wiem, co to jest. Suspend, dobra, jak najniżej to auto, żeby było, najniższe. Turbo upgrade, bierzemy turbo. Dobra, kasy nam trochę zacznie brakować. Dobra, pasy, ej, dobra, pasy, pasy, pasy. Malowanie, dobra, malowanie auta, dobra, ty, let's go. Pasek jest taki basic, nie? Ale z drugiej strony te wzory są takie, no nie wiem, tak dziwnie to wygląda trochę. Ale z drugiej strony, może będę miał najciekawiej wyglądające auto. Zacznijmy sobie od takich rzeczy. Znaczy nie zacznijmy, ale okej. Sześciątko nam zostało. Czarny, tak, hej. Podoba mi się, podoba mi się. Nie wiem, czy każdy to kupi, ale engine upgrade to jest coś, czego potrzebujemy. Tak samo upgrade, tak samo... Kupiłam, dobra. Dobra, chciałam troszkę inny klakson, ale to nieważne. Xenony, turbo, pure black będą git, dobra. Obe, jest git! Chyba wyglądam całkiem świeżo. No lepiej tego auta nie zrobię, słuchajcie. Lepiej tego auta nie mam jak zrobić. Po prostu lepiej być nie może. Dobra, przyciemniane szyby, neony. Nie wiem, co te neony dają. Xenony, czyli światła chyba. Dobra, kolor światła, różowe światła. Benz wheel, dobra, te są git, te pasują. Dobra, plate index, dobra, tablica, bam. Daszek, no nie no, karbowany jeszcze. Jeszcze jar. Przyspieszamy tempo. Oho! Widzowie, jeżeli lubicie wysokie samochody, zostawcie lajka. Jeżeli lubicie niższe samochody, zostawcie suba. Jeżeli lubicie średnie, zostawcie komentarz. A jeżeli lubicie takie furki i chcielibyście dostać taki samochód w prawdziwym życiu, zostawcie lajka, suba i komentarz na wszystkich kanałach. Belgi, jest takie, kurczę, coś mi się wydaje, że mam mało czasu. Nie, one muszą być jakieś takie, wiecie, robiące wrażenie. Nie mogą być basicowe. O, nie, nie, nie. High end. High end brzmi dobrze. Okej, okay, te są ładne. Czas stop, już jest! Wyjechałem. Koniec ja czasu, 5 minut minęło. O nie, to ja nic nie zrobiłem prawie. Ja pierdzielę, co? Dobra, ej, to było najszybsze 5 minut w życiu. No. To było bardzo najszybsze 5 minut, dobra, jadę. Jedziemy? Przy stacji benzynowej, więc słuchajcie, w takim razie teraz wszyscy jedziemy na stację benzynową, na której spotkaliśmy się na początku, pokazujemy sobie swoje fury, oceniamy je, no i zbieramy punkty. Dobra,
słuchajcie, ja już jestem na stacji. Kampię się teraz, żeby kogoś zobaczyć. I zaraz sobie zareagujemy na nasze furki. Dobra, ja... O, dzień dobry, witam. Dzień dobry. O, witam panów. Ja myślę, że was rozwalę, ale dobra, jadę już. Witam panów serdecznie na spotkaniu. To jest zlot. Zlot furek stuningowanych. Ja mam sztuczkę, mogę pokazać sztuczkę? No. Patrz to, patrzysz na mnie? No. Co jest? O, witam, dzień dobry. Elo, ja tu jestem. No, orurowany, orurowany. Witamy pana serdecznie. Ja, to ja zrobiłem takiego klasyka, a wy tu poleciliście aż w takie? No. No yeah. No słuchaj stary, nie zawsze klasycznie znaczy dobrze, ale Puzon, to że wziąłeś ten silnik co ja, to... No, mi się najbardziej podobał. Ej, widzę, coś żółtego jedzie, coś żółtego jedzie. To ja. Gdzie? Tam, dobra, tam, tam. Dobra, gotowi, gotowi? Jest, jedzie. Jeśli ten sam silnik, ten sam silnik! Ja wiedziałam, że wy go wybierzecie. Nie, no przysięgam. Proszę przeparkować. Oj, wy nic nie widzicie przez ten silnik. Staję, mam minus 5 giopty i tak nic nie widzę. Dobrze. Silnik nie przeszkadza. Przepraszam. Proszę mnie nie bić, dziękuję. Nie się muszę wcisnąć. Co pani robi? Parkuję. No, ładnie. O, Jezu! Oj, Barty, ja odszkodowanie! Zobaczcie, milimetry. Dobra, słuchajcie, to w takim razie oceniamy. Stańmy teraz przy samochodzie, który według nas najlepiej wygląda i nie może być to być nasz samochód. Okej, okay, nie decydująco, tylko po prostu, który nam się podoba najbardziej, tak ogólnie patrząc. Dajcie, dajcie 10 sekund, żeby popatrzeć. No. Mhm. No ja już mam faworyta. Ja też już mam. Dobra, no, ja chyba też no. Już tak, no. Dobra. No i co teraz? No nieźle. Dzięki, dzięki chłopaki. Jak to mnie nie wybraliście? The fuck? Najbardziej się postawiłem. Ej, Bartek, jednak klasyka się broni, co? No. Dobra, to w takim razie wybieramy w takim razie najładniejsze auto. Waszym zadaniem jest określenie od 1 do 5, które auto podoba się wam najbardziej. Zaczynając od Puzona. Oprócz mojego? Tak. Oprócz, dobra, oprócz swojego. Najbardziej. Zdrówko. Dobra, to jest najbardziej. Dobra, czyli licz, Bartek, sobie policz 4 punkty. Dobra, czyli mamy 4 punkty. To 3 punkty dałbym węgorzowi. Dziękuję. No nie. 2 punkty Filipowi, 1 żadnego. Dzięki, dzięki. Dobra, zapisujemy sobie w takim razie punkciki. Teraz w takim razie... No. Przepraszam. Dobra, Barty, w takim razie teraz ty wybierz, co ci się najbardziej podoba, nie wliczając oczywiście swojego auta. I każdy niech sobie zapisze swoją liczbę punktów w głowie albo na telefonie. Ja odpalam na przykład kalkulator w telefonie i sobie wpisuję. Dziękuję. Najbardziej, okej, 4 punkty, węgorz sobie dolicza. 3 dla Filipa. Dobra. 2 dla Puzona. 1 nie, dla nie was. Dobrze, to w takim razie Żanetkę teraz. Dobra. Okej, okej. 4 Filip. Aha. 3 Barty. 2 węgorz, 1 Puzon. Czemu? Bo mnie nie lubisz! Ten kolor jest paskudny dla mnie. Ale to jest mój kolor! No co mam inny wybrać? Ale ten pattern, ale ten pattern. Aha, moją jej przeszkadza, bo babska. Tak, tak, tak. Dobra, to jeżeli chodzi o mnie, to tutaj mamy czwóreczkę. O, przy Bartusiu. Przy Puzonie mamy trójeczkę Puzon. Mi się moro podoba. Nie. No i teraz pytanie, komu damy 2, komu damy 1? No ja wiem, komu damy 1. Zagrajcie w kamień, papier, nożyce. Oj, Żaneta, przegrałaś. Ale disrespect. A tu jest jeden, niestety. Żanetka ładny, ale brakuje mi czegoś po boku w nim. Tak, jest taki pusty, to prawda, jest taki pusty, jest to prawda. Jest troszeczkę, no. Przód ma fajny, ale od boku jest takie, kurde, coś bym dodał. Dobra, w takim razie teraz ja. Więc na miejscu pierwszym, który mi się podoba, to, no, kurde, węgorzyni mi się podoba najbardziej. Dziękuję. Nie będę tutaj ukrywał, nie będę zgrywał bohatera. Później, jak mam być szczery, to podoba mi się Żanetki, ale głównie przez kolor i przez... felgi, bo mi się podobają. Później podoba mi się Partiego, a na końcu Puzona. Dobra, sam na was. Nie macie gustu, tylko dlatego, nie macie że gustu. Ostatnio wygrałem, tylko ja dlatego. Ja jestem tego zdania, że widzowie teraz w komentarzu powinni napisać, kto powinien wygrać. No, ja to myślę, prawda, że zagłosują na mój samochód. Ja myślę, że zagłosują na mój, bo mają gust. Więc słuchajcie, widzowie, w takim razie tutaj mamy taką tabelkę. Generalnie w tym momencie każdy wsiada do swojego autka. No i słuchajcie, w takim razie teraz konkurencja drift. Słuchajcie, w takim razie jedziemy na miejsce do driftowania. Jak widzicie, jedziemy sobie takim konwojem tutaj tych furek. Mam już miejsce mniej więcej takie fajne, żeby sobie tutaj przydupić. Więc widzowie, zobaczymy, kto
Oj. Ty się jeździć nauczy najpierw, a nie wpływać drogą. Nie, bo zacząłem na mapę patrzeć. Więc widzowie, zobaczymy, kto zajmie pierwsze miejsce w... No na pewno nie ty. ...drifcie. Nie, ja nie walnąłem się, ne? Jezu, Barty, dlaczego twoje auto jest tak skrętne? Mega stary, skrętne! Czy wy nadążacie w ogóle? Ja tak. Cały czas jestem przy tobie, na swoje dotkam twojej dupki. Dobrze, tutaj, uwaga. Kurwa! No, mega. Dobrze, słuchajcie. Jezu! Co wy robicie? Dobra, słuchajcie, spotykamy się w ciężkich warunkach. Generalnie teraz będziemy robić drift na czas. Widzicie ten okrąg, który jest tutaj? Dokładnie stoję na jego środku. Tutaj, o. No. Będziemy robić kółeczko na czas. Tutaj proszę się ustawić obok mnie jakieś autko, żeby była tutaj bramka. No i słuchajcie, tutaj będziemy po prostu sobie zaczynać. Więc słuchajcie, od kogo zaczynamy w takim razie? Mogę ja na pierwszą. W takim razie, czy jesteście gotowi? 3, 2, 1... Start! Start! Jezu, co jest? Oj. Dobra, Puzon, uwaga! Dobra. Puzon na mi teraz. Dobra. Zawinęło mnie. No, tutaj ciężkie warunki są generalnie, więc słuchajcie. Aj! Minęło 20 sekund. Puzon! 23 sekundy, 83 setne. Dobra. Uwaga! Mów. Druga osoba, czyli węgorz. 3, 2, 1, start! Jezu, co oni robią w ogóle? Ale tutaj nie, no jakie warunki ciężkie! No, są ciężkie warunki, to prawda. Najszybciej chyba po prostu się nie ruszy. Dobra, wygra. No, uwaga. Stop! 20 sekund, 53 setne. Ajajaj! 20-53, tak? 20-53. Ale tam na końcu się rozwaliłem. Bartuś, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Uwaga, 3, 2, 1, start! Czarny koniec zawodu. Ej, ale szczerze? Ten wasz... To wasze turbo na początku to odejmuje wam czasu. Zepsuło. Tak. No. Dobrze. No Puzon, nieważne, ważne, że ze stylówką ruszyliśmy. Ze stylówką, no. A to prawda. Ej, ja się czuję widzowie w ogóle, jakbym grał w jakiegoś, no, nie wiem, Need for Speed Online'a, nie? Tylko, że po prostu... Ale Bartek się tam... Ojojoj, turbulencje. O nie, uwaga, czas. Stop! 23 sekundy, 58 setnych. Yeah. Wow. Kurde, o 30 milisekund! Pora na jedyną niepowtarzalną, bo kobietę. 3, 2, 1, start! Ja nie mam... Nie, ja chyba nie, jakiegoś statystyki nie dałam sobie. Ale to tak ślimak! Jedź do... Yo. Git jest git. Nie, wiesz, jak cię nie znosi, to jest git. To jeszcze lepiej, no. To jeszcze lepiej, oni się... Bartek, czy ty celujesz Filipa bronią, nie, czy pan? Ej, paluszek. Dobra, pierwsze miejsce, ej, stop! Co jest? Stop! 18 sekund, 95 setnych! Aha! Yo! Co jest? Nie doceniliście mojego gustu, więc docencie moją szybkość. Bardzo dobrze. 3, 2, 1, start. Dobra, let's go! Zobaczymy rywalizacja, pierwsze miejsce. O, chyba wypadnie, a to zakończy to wszyscy. Wypadłeś, czy nie? Nie. Dobra, to wygrałeś. Nie, ja myślę, że cały czas z Żanetą. Ja pojechałem za daleko! Ile mam? Ile? Uwaga! Stop! 24-23. Tak. Za daleko pojechałem, a miałem idealny skręt, wszystko miałem idealnie. Słuchajcie, w takim razie przydzielamy sobie punkty. No mi generalnie byłem na ostatnim miejscu, więc daję sobie jeden punkcik. Druga osoba to był... To ja. Puzon, później ma był... Punkty. Ja? 23-58. Później byłem ja. No i wygrała Żanetka. Ej, szczerze, jest jedna smutna rzecz w tym wszystkim. Przez to, że oceniliście mnie w ten sposób, ja mam teraz 11 punktów. Nic się nie zmieniło. Tak, ja mam 9. A ja mam 12, więc możesz na ja mam 17! Ja 16. Jestem jeden punkt mniej. Nie. Dobra, słuchajcie, wyścig ostateczny. Musimy się dostać z tego punktu tutaj na samą górę. I generalnie wszystko robimy razy dwa. Czyli możemy zdobyć maksymalnie 10 punktów. Uwaga! 3, 2, 1, start! Lecimy! O, ale będzie burda. Ale będzie burdel. No co ty robisz? Co ty robisz, Węgo? Dobra. Ta, Węgo! Mega, dobra, dzięki stary. Jadę pod prąd, jadę... O, dobra, już koniec. Słuchajcie, to aha, nie ma zasad. Zajebiście, dobra. Ja już w dupie jestem, bo w drzewo. Stoję, chłopaki. Muszę wygrać na auto, bo mi się podoba jako jedynemu. Nie ma w ogóle takiej opcji, ja to wygrywam. Bart, jakie mamy przedzenie, co jest grane? Co jest? Żanetka śmignięta. Ja jedę na max... Silnika nie zmieniliśmy chyba, Żaneta. Ja też jestem chyba mega wolny. Chyba tak.
Dobra. Dobra, skillował was, spokojnie nam. O, Barty mnie już przegonił, no. Gdzie był wywalony przez pilą cały. Dobra, damy radę. No gdyby nie Puzon, to byłbym pierwszy, nie? Obsraniec. No Puzon strollował wszystkich tutaj. Ale nie ma zasad, mam najbrzydsze auto. Może to wygra. Węgo, jeżeli Barty zwolnił. Ach. Dobra, jeszcze wszystko może się zmienić. 7 kilometrów przed nami. 7 kilometrów? Dobra. Puzon już na miejscu pewnie? Nie gadaj. Ty masz jakiegoś piłona dodatkowego, no musi być. Gdybym wiedział, że wyścig będzie tam razy dwa, to bym stawiał tylko i wyłącznie na silnik. Ale ja nie mam, nie mam wmaksowanego auta jak coś. Jak zapytałem. Filip ma wmaksowane. Właśnie... Ja? Ty masz na pewno wmaksowane, szefunciu. Jest git, jest git. Kurde, tylko cały czas za Bartkiem siedzę, nie? Jakby Puzon dobra, się chociaż raz wydupił. Ja się nie wydupię, staję. Perfect driving. No, Puzon jest dobry w takich rzeczy, tak szczerze. Więc wątpię, żeby się wydupił. Puzon dobrym kierowcą? Od kiedy? Przynajmniej w GTA. W grach komputerowych GTA. Jezus, ale jest gorąco. Gdzie ten Bartek? Bartek, czemu ty masz szybszą furę ode mnie? Nie Barty ma bardzo szybką furę, naprawdę. On mnie wyprzedził na, wiesz, prostej drodze od 200 metrów. Kształt mam przepływowy, nie robiłem z jakiegoś wielkiego silnika, co będzie mnie spowalniać. Dobrze. Dobrze, klasyka się obroni. Tak jest! Bartek, jestem za tobą całym sercem. Klasyka się zesa, przecież ja już jestem na miejscu. Już dojechałeś? Nie. No. Chciałem was zesesować. Sprowokował. Się. A ile masz? 200 metrów. Aha. Ja pierdolę, ja... dobra. Dobra, koniec. Kurde, stres mi wchodzi. Może zdążysz, może zdążysz, może oszukuję. No, może blefujesz. Dojechałeś już czy nie? Jestem. Dobra, jestem. Trzeci. O kurde. Ja chciałem na skróty jechać i tak się porozpierdzielałem. Dobra, Żanetka czwarta. No i Węgorz ostatni. Liczymy sobie. Miejsce trzecie, czyli punktów 3, czyli 6. Dobra, nie mówcie do końca wyniku, bo ja coś się, że przegrałem mimo bycia pierwszym. Gdzie ty jesteś, Węgorz? Ile masz tutaj? Ja już prawie na miejscu. Już. O, właśnie dotarłem. O, dzień dobry. Gdzie? Nie na miejscu chyba. Elo. Witam, dzień dobry. O, ja mam jeszcze fura znikła. Słuchajcie, Węgorzowi ukradli auto. Ej, właśnie ja chcę powiedzieć tak. Jadę sobie, jadę i starsza babcia stoi na pasach i nikt jej nie puszcza, nie? Ja mówię, ja starszej babci nie puścić. Zatrzymałem się, pomagam jej przejść, bo miała ciężkie zakupy, nie? Wzięła mnie do domu, stary, i okazało się, że w ogóle ona jest w gangu stary moherów, nie? I stary, wsiadam tam, jem sobie obiadek u niej na chacie i taki dziadek z wąsem, podobny do Puzona w sumie, nie? A, to ja byłem. Ukradł mi furę. I ja bym chciał, żeby jeszcze raz pojechać tam. Mega stary, dobra. Słuchajcie, no. W takim razie, raz, dwa, trzy, wszyscy piszemy na all, czyli na tę ilość swoich punktów. Uwaga, raz, dwa, trzy. No Bartek! Nie! Bartek w takim razie! Brawo Bartek, wygrywasz furę! Wygraliśmy furkę Bartek, brawo! Brawo! Siadaj z niej! Trzeba ją ochrzcić! Słuchajcie widzowie, w takim razie pamiętajcie o tym, żeby wbijać do każdego, wbijajcie na Discorda. No i zostawcie oczywiście lajka i tyle! Pa, pa! Cześć, zobaczcie inne filmy! Bartek, twoja reakcja na tą informację. Moja reakcja? Oj, przepraszam. O. No nie! Oj. No i właśnie. Czemu?